Rok 80 to był rok, w którym była olimpiada. Była olimpiada i zaczęły znikać z półek sklepowych ogromne ilości wszelkich produktów, począwszy od farby, gdzie no, trzeba było zaopatrzyć to miejsce, żeby jakoś ta olimpiada wyglądała. I przede wszystkim artykuły spożywcze. Artykuły spożywcze, które no, bardzo mocno wydrenowały polski rynek od strony zaopatrzenia. Właśnie w 80 roku, w trakcie przeładunku wagonów, gdzieś tam właśnie na przejściu granicznym z Związkiem Radzieckim, wypadła jakaś puszka z farbą i co się okazało? W puszce z farbą było mięso, były szynki. I od tego w jakimś sensie zaczęły się pewne niepokoje tam właśnie, niepokoje w Lublinie. Tam w Lublinie rozpoczął się strajk, kolejarze przyspawali pociągi do torów, żeby dalej nie pojechały, oczywiście one i tak mogły ruszyć, ale to był pewien symbol, przyspawane wagony. I zaczęła się atmosfera bardzo taka, powiedziałbym, dynamiczna w sensie emocji, także tu na Śląsku. Ja pamiętam, była taka formuła, że co jakiś czas tak zwane organizacje oddziałowe PZPR-u organizowały zebrania partyjne otwarte. Jak to wyglądało? Ano wyglądało to w ten sposób, że wszystkie znaczki ludzi z danego oddziału, czy z danych oddziałów w danym ruchu kopalni miały zablokowane znaczki. Wszyscy musieli na takie spotkanie, na takie zebranie pójść. I oczywiście tam była w pewnym sensie taka indoktrynacja, była omawiana bieżąca sytuacja polityczna i to akurat pamiętam ten lipiec po zdarzeniach w Lublinie, ten lipiec właśnie temu miały posłużyć te zebrania, żeby dać sygnał ze strony górników, jak to my źle widzimy te wszelkie jakieś niepokoje, które tak to się nazywało, które się gdzieś tam wydarzyły. I właśnie był omówiony cały problem, omawiany oczywiście w sposób zmanipulowany problem Lublina i przygotowane były już gotowe uchwały potępiające to, co się w Lublinie dzieje, ale też trzeba powiedzieć tak, raz, że z przekory, a druga sprawa gdzieś tam dla równowagi psychicznej i informacji bardzo dużo ludzi słuchało głosu Ameryki, słuchało wolnej Europy. I stamtąd dochodziły zupełnie inne informacje niż te, które były oczywiście przekazywane przez media państwowe czy partyjne, bo to wtedy były przecież media partyjne, było na gazecie napisane organ i tak dalej. To była przecież tu nasza trybuna, nasza w cudzysłowie, trybuna robotnicza na Śląsku. I ja pamiętam wtedy, to był taki pierwszy mój, było takie moje pierwsze przebudzenie, może nie tak, ale jakiś taki moment, może nie buntu, ale takiej, jakby to nazwać, braku zgody na robienie ze mnie durnia, czy w ogóle z nas. I ja wtedy, już będąc osobą dozoru, na tym zebraniu zadałem osobom prowadzącym pytanie, no dobra, jaką my mamy praktycznie wiedzę na temat zdarzeń, które dzieją się w Lublinie, poza tymi, które wy nam teraz przedstawiacie? Jaka była motywacja ludzi do tych zachowań? Bo wiedza, która powiedzmy jest gdzieś tam w jakiś sposób dostępna nam wszystkim, no jakby trochę stoi w sprzeczności z tym, co jest w tej chwili przekazywane. Czy my, użyję teraz tamtego języka, robotnicy,
mamy prawo potępiać zachowanie innych robotników, którzy musieli mieć swoje powody, żeby się tak zachować. Oj, zrobiła się straszna burza. I na tym zebraniu partyjnym nie została podjęta ta uchwała, bo w momencie, kiedy podjęto decyzję o głosowaniu, no to w tym momencie, kto jest za, pojedyncze głosy, ci tak zwani funkcyjni. Kto jest przeciw, pojedyncze głosy. Kto się wstrzymał, większość. Więc tym sposobem nie było jakby takiej manifestacji przeciw, ale była taka manifestacja obojętności. W cudzysłowie, bo to nie była obojętność. To była manifestacja i sprzeciw. I na tych moich trzech czy czterech oddziałach, które wtedy tam były, no stało się to, co się stało. Czyli z tych oddziałów nie poszła akceptacja dla uchwały potępiające kolejarzy, czy w ogóle strajkujących w Lublinie. No finał był tego taki, że wezwano mnie na rozmowę, bicie, rozumicie, towarzyszu, co wy tutaj robicie? Mówię, po pierwsze, nie, towarzyszu, a po drugie, co robicie? No przecież każdy normalnie myślący człowiek właśnie w taki sposób się powinien zachować. Jaką my mamy wiedzę? No dobra, ale nie róbcie tego, nie? I to był lipiec. Ale jednocześnie też się stało to, co się stało, więc gdzieś w jakiś sposób moja osoba objawiła się jako taki gościu, który ma odwagę cywilną, w jakiś sposób pokazać to, co tak prawdę mówiąc prawie wszyscy myślą. Zaczął się czas urlopowy, a Jastrzębie, kopalnie jastrzębskie w większości to są, jak to Ślązacy mówią, gorole. Czyli ludzie, czy może jeszcze inne określenie, werbusy. Czyli ludzie, którzy przyjechali do pracy w kopalniach jastrzębskich, nie tylko zresztą, bo i rybnickich, którzy przyjechali, ale tu w większości autochtonów na kopalniach jastrzębskich było mało. To byli ludzie, którzy przyjechali gdzieś tam z różnych regionów Polski. I ci ludzie z tych regionów Polski pojechali w swoje strony. Pojechali gdzieś na jakieś, może nawet w czasy. No i co się zaczęło dziać? Po prostu zaczęto się troszeczkę burzyć na Śląsk. Zaczęto trochę na nas narzekać, powiedziałbym nawet pluć, że to wy tutaj macie się dobrze, jak to jest. A w rzeczywistości myśmy się tak dobrze nie mieli. Myśmy się mieli źle. Myśmy mieli może pod względem egzystencjalnym lepiej, ale mieliśmy gorzej. Mieliśmy gorzej, bo ta praca, która była pracą niewolniczą, wyniszczała ludzi totalnie. No i przyszedł czas wybuchu strajku na Wybrzeżu. Więc ja pamiętam tą atmosferę, to rozdyskutowanie ludzi na dole, dyskusje. Spodziewam się, że one były bardzo mocno infiltrowane, a może w jakimś sensie też przez niektórych funkcyjnych ludzi w taki, a nie inny sposób szczepione, żeby zbadać atmosferę. Zaczęły się też dziać rzeczy, no takie powiedziałbym mało, chciałem użyć słowa przyjemne, ale tu by trzeba innego słowa użyć. Zaczęły przyjeżdżać, powracać na Śląsk wagony, które były dla nas, w cudzysłowie, Ślązaków, bo tak jak mówię, z różnych regionów Polski pochodziliśmy, obraźliwe, typu lepiej zabić Ślązaka niż świniaka, Śląsk, tchórze i tak dalej. Cała masa różnych rzeczy, które były wypisywane na wagonach białą farbą. Ktoś tam potem to zamalowywał, ale działo się to. To też w jakiś sposób, ale nie tyle formowało nastroje, co pokazywało, co wkurzało, bo tak naprawdę to te wszystkie historie nie były uprawnione. One nie były uprawnione. Obserwowaliśmy bardzo mocno to, co się dzieje na Wybrzeżu. I tak prawdę mówiąc, ja byłem pewien, że to jest kwestia iskry. Problem tylko, kto tą iskrę spowoduje i jak szybko ona się rozpali, jak ona szybko wybuchnie ogniem.